północna. Kanada. Stanisław. Sam. W lesie. Nad jeziorem. W oddali stado głodnych wilków. W tym rejonie stara się mieć giwer. Nie masz giwery. Przynajmniej jakiś widelec. To może ci pomóc uratować skórę. Tutaj każdy dzień to walka. Pamiętaj zawsze o ognisku. To jest jedyny twój ratunek, jeżeli nie masz broni. Inaczej będzie twój koniec. Potrzebny mi jest szczupak. Nie za duży. Lekki głód. Ale nie będę łowił absolutnie na brzegu. Ryzyko jest potężne. A ja chciałbym przynajmniej dożyć 105 lat. Dobre miejsce. Jesteśmy trochę oddaleni od brzegu. Tutaj wilk teoretycznie może nas cmoknąć. Ale to jest tylko teoretycznie. Nie jesteś pewien? Wypłyń jeszcze dalej. Tutaj rządzą zwierzęta, nie człowiek. Są oczywiście chatki. W tych chatkach mieszkają ludzie. Ale gdy ciebie będzie wilk, te i tak dalej, to oni się będą chować i powiedzą, że nic nie widzieli. Jedynie Krystyna. Ale ona jest teraz na innym akwenie. Tutaj tylko ona mogłaby pomóc. Tu jest szczupak. Jak duży? No wystarczający, aby ci kciuka i małego palca uwalić i tyle byłoby. Zobaczmy. Stanisław, wędkarz, podróżnik i pisarz, pisze wiersze, rzucił dwie wędki. To miejsce piękne, ale i zimne. Miejsce szczupakowe, ale i łososiowe. Temperatura podają na termometrze -5. Powiem wam, jest więcej. Na moje oko. Spokojnie. -30. A na wędce numer 2. Jakby coś się dziwnego działo. Co to? Ryba. To być miętus. Wam powiem, że nawet jeżeli głód jest potężny, kichy wam wychodzą na wierzch. Nie jedz. Nie jedz. Zatrucie murowane. W tych rejonach na ziemi lekarz tak łatwo nie dojedzie. Niestety. Możesz zażygać się na mnie. To ryba niestrawialna. Tak jak niektórzy ludzie. Nie gadaj, bo nie wyrobisz. Cały czas obserwuj brzegi. Widzisz jakieś zagrożenie, jakiś ruch w krzakach. To niekoniecznie musi być zwierzę.
To może być na przykład Bogdan, który ukrywa się w innych lasach, ale on wędruje. No i na przykład coś w lesie, teraz w krzakach robi. Co? Nie pytaj. To nie nasza sprawa. My szukamy ryby. Słońce jest w najwyższym w tym momencie możliwych obrotach. Znaczy najwyżej. Pali. No, nie do końca. Pamiętaj, że tu jak zrobi się ciemno w tych lasach, będziesz płakał. Ryba i suru uciekać. Coś się pojawia, coś pływa. Co? Nie wiadomo. Trzeba czekać. Na wędce numer 2 chyba coś atakuje. Coś nerwowego. Coś, co nie chce się poddać. Tak bywa. Jest i on. I o niego nam chodziło. Dobre mięso. Smaczne mięso. Jeżeli umiesz przygotować odpowiednio, będziesz zadowolony. Nie umiesz. Kup se hamburgera. Albo zupę chińską. Będzie gitara. Potrzebujemy jeszcze sporo szczupaków, aby zrobić level 39, a ja zauważyłem uciekającą drobnicę. Co tam może być? Może być coś wartościowego, może być coś, co jest ciekawe, ale może być też coś, co może nas ugryźć, skoro gania tak żywca. Jesteśmy w wersji płatnej Fishing Planet. Muszę wam powiedzieć, że mieliśmy być na tamtym akwenie. Jesteśmy. Ale szybka podróż, aby sprawdzić i przeżyć przygodę w lesie, zimowym lesie. To robi robotę, to robi różnicę. Muszę wam powiedzieć, że tutaj, gdzie temperatury tak spadają, że palce odpadają, jest pięknie. Nic, tylko łowić. Ale pamiętaj o jednym. Domki tu są strasznie drogie. Warunki w kiblu drastyczne, tylko dziura. Nawet Krystyna płakała. Jeżeli nie masz mocnych ciuchów, to ci po prostu tutaj nawet nogi z zimna odpadną. A to jest miejsce, gdzie biorą szczupaki i miętusy. Czekamy. Jest branie. Ciut większy osobnik. Jak duży? Nie wiem. 3 kilo. Wrażenia nie zrobił. Ale faktem to już jedzenia jest ciutek więcej. W takich warunkach jedzenie to podstawa. Nie masz żarcia. Leżysz. No i oczywiście ogień. Bez ognia. Jedna noc. I się nie obudzisz. To zimne rejony. Ale piękne. Trochę łódką kolebocze. Wydaje mi się, że coś jest nie tak. Wpadnięcie do wody tutaj, w tej temperaturze. Pój szybko do brzegu. Rozbieraj się i do ogniska. Nie ciuchy, żeby spalić. Nie, nad ogniem, żeby schły. Ty też stój przy ognisku. Ale faktem, że gdy taki zmarznięty jesteś i rozpalić ognisko, to problem spory. A ta ryba cały czas koło nas skacze. Coś chce, ale co? Znaczy chce ratunku. Nie wiadomo dokładnie, co ją gania, ale coś ją gania. Coś pływa przy powierzchni i to może być łosoś, szczupak. Chce tą rybkę zażreć, najwyraźniej.
Trzeba zerkać, aby sprawdzać, czy ryba jest na powierzchni, czy głębiej. Zauważyłem również, że cały czas bierze mi wędka numer 2, a wędka numer 1 nie chce. Dlaczego? Ciekawa sprawa. Podejrzana sprawa. No pięknie. Tylko ja chciałem 7 kilo, a nie 2,5-3 kilogramy. Ładny to on jest, ale to nie to samo. Przyjrzyjcie się na rybę również. Specjalnie ją obrócę i na padające promienie słońca, żebyście wiedzieli, jaka jest na przykład różnica między rybą a rybą. Mówią, że ryba jest każda do siebie podobna. Nie do końca. Niektórej dasz buzi, niektórej dasz z liścia, a niektórej nawet kniedniesz na patelni. Zobaczmy, czemu wędka numer 1. Co jest nie tak? Czemu ryba nie atakuje? Czy shiner, którego mamy, śmierdzi? Czy co jest grane? To wszystko niby ok. Stanisław, teraz trochę podróżuje po tej wersji gry, poszuka ryby, poprzygląda się na lepszą grafikę. Poszuka Bogdana, może go znajdzie i z nim zagada, co u niego, czy dalej te jagody żre i wątrobę mu wywala. I zorientuje się, co w ogóle w wodzie piszczy. Wpadłem tutaj dorobić level 39, ale generalnie potrzebny mi jest level wyżej. Ale tak to jest na rybach. I dalej wędka numer 2. No jaja jak berety. To chyba miętus, taki 2,5, może 3 kilogramy. Tak. 3 kilogramy miętus medalowy. Czy on medalowy, czy nie medalowy, można powiedzieć jedno. Dalej jest niedobry. Czym większy, to nawet bym powiedział, że jeszcze gorzej. Bo jeszcze bardziej brzydki. Bo się coraz bardziej starzeje. Pysk ma dziadka, seniora, który ma wiele na sumieniu i wiele przeszedł. Między innymi też i w lesie, i na rybach, prawda, różne sytuacje. Ryba, która, no, co by nie było, raczej nikt jej nie będzie całował, podejrzewam, że nawet Rex by się nie zdecydował. Patrzę na jej oczy i w ogóle takie jak u rekina, takie martwe, tylko myślące o jedzeniu. Nie za ciekawie to wygląda. Ale w każdym razie jest medalowy. Mamy osiągnięcie zakończone. Dół mistrza 2. To ważne. Czekamy teraz na dół mistrza 3, a następnie na nowy motocykl. Do gry Raj 4. Jeżeli chodzi o łowienie z łódki tutaj, muszę powiedzieć, że to jest fajna sprawa. Wiele miejsc można podpłynąć, ale trochę cały czas się gubię tutaj w tej gierce, bo w Fishing Planet nie mamy tego, chociaż jest w tej najnowszej łódce, ta, ten bombardier, kuźwa, który w zasadzie się nadaje chyba tylko na morskie wędkowanie, chociaż widuję czasami tego bombardiera na bardzo małych akwenach. Wygląda to komicznie, ale taki jest. No ale da radę łowić przynajmniej na 3 wędki. Z łódki. Tutaj da radę łowić na 6 wędek, prawda, jeżeli się rozpędzę, bo te 2 tu i 4 pomyślę, że jeszcze są w wodzie. W każdym razie to wędkowanie jest fajne, ale muszę powiedzieć, że trochę tak nieintuicyjnie się na tej łódce czuję, chociaż łódka niby stabilnie tak całkiem poważnie na wodzie stoi. Będę teraz latał trochę po różnych akwenach i robił level wersji ładnej. Dzisiaj zamierzam jeszcze wpaść na akwen darmowy. Po co? A żeby zobaczyć. Teraz jak widzieliście, niedawno dostałem nagrodę, czyli trofeum, i nic przed dostaniem trofeum nawet nie zaskrzypiało.
na konsoli, co ogrywam teraz, ten nowy level, to muszę powiedzieć, że to jest koszmar, jeżeli chodzi o jakieś nagrody. Gdy mam dostać jakąś nagrodę, to podczas holu ryby gra już to wie i zaczynam przeżywać męki. Gra się zacina i wszystko, co tylko się da, najgorszego. Tu nie. Właśnie. I tak powinno być. W każdym razie wpadłem tutaj, żeby dorobić level 39, bo muszę to zrobić. To oczywiście wersja płatna, to dużo, dużo szybciej idzie i to posiedzę trochę jeszcze i zrobię 39 i trochę trzepnę i gotówki. Z łódki łowić będę trochę, ale raczej postoję też i z brzegu w różnych rejonach i zobaczę, jak to wygląda. Na razie poszedłem na szczupaka, to na co polowałem w wersji free to play, gdzie żeśmy robili level. Dobre miejsce, fajne miejsce, ale... już przeze mnie ostatnio oblegane, także pewno długo na tym miejscu nie ustanę. Ten akwen w ogóle mi się bardzo podoba. Na PC-cie jeszcze jak jest grafika potężniejsza, to czuję się niesamowicie, ale faktem do lasu nie wchodzę. Chciałem długo pożyć. A żona mówi, że na to liczy. Do następnego. Na razie. Szukam dalej ryby. Cześć.